Czyżby król powrócił? Siema, witajcie w PC-towie i będziemy grać w Diablo 2 Resurrected. I mega się jaram. Ja już trochę pograłem, ale później musiałem odsapnąć, bo za bardzo się wznieciłem, że tak powiem. Oczywiście jest to beta multi. Gram druidem, jak widzicie. Ciekawe, czy się włączy. No i co tu powiedzieć? No, z moich pierwszych jakichś przemyśleń to jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Zobaczcie, gra trzyma klimat, paletę barw, muzykę, głosy. Głosy w polskim dubbingu są prawie w 99% te same, co w oryginale. Miłego dnia. Wszystkie okienka, interfejs, to wszystko wygląda znajomo i trzyma niesamowicie klimat, ale oprócz tego oczywiście grafika bardzo fajna, efekty cząsteczkowe, świetlne, to wszystko prezentuje wyższy poziom, bardziej dostosowany do współczesnych standardów. Nie jest to najwyższy poziom graficzny, jaki można sobie wymarzyć, ale jak na remastera czy remake'a, to naprawdę robi wrażenie. Dobra, no grajmy. I słuchajcie, ja jestem teraz przy Krwawej Orlicy, także muszę się udać tam, gdzie muszę się udać. No zobaczcie sobie, zobaczcie, jak to wygląda. No to jest kosmos. Gramy w 4K. Mam nadzieję, że to widać, jeżeli macie monitor 4K. Wszystkie nastawy na max, także no tak ta gra wygląda w swojej najlepszej formie. Spójrzcie na mapę, no mapa w starym stylu kosmos. Dobra, zamieńmy się w wilczka i trochę tutaj poobijmy jego zwierzę, tak zwane kolczaste szczury. Ze zmian, które zauważyłem na szybko, przede wszystkim złoto zbiera się samo, nie trzeba klikać po planszy i go szukać. No, o grafice to już oczywiście wspomniałem. Ach, słuchajcie te dźwięki, no naprawdę. Ja akurat gram regularnie w Diablo 2, w oryginalną wersję, także nie jestem aż w takim szoku. To nie jest tak, że ostatni raz grałem w dniu premiery 20 lat temu, ale no robi to wrażenie. A co więcej, spójrzcie tutaj. Możemy się przełączyć w biegu na starą wersję i no... Naprawdę robi to fajne wrażenie. Musimy opuścić to krwawe wrzosowisko. No, powiem wam, że naprawdę dawno nie jarałem się tak jakąkolwiek grą, a remasterem czy remake'iem to nigdy się tak nie jarałem, bo ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. Znaczy kiedyś w ogóle byłem mocno przeciwny, teraz stwierdzam, że okej, że generalnie fajnie, że są, bo młodzież może pograć w jakieś gry. Pytanie, starsze gry, pytanie, czy młodzież chce w nie grać, ale no, w przypadku Diablo nie ma to żadnego znaczenia. Uwielbiam. I to, co widzę, naprawdę daje mi nadzieję, że w ostatecznej wersji no, że nie było się czego bać, że naprawdę wygląda to genialnie i jest zrobione przez osoby, które czują klimat starego Diablo. I ten klimat tutaj jest i da się go wyczuć.
Weźcie pod uwagę, że odnoszę się tylko do gry singlowej, bo ja nigdy nie grałem w Diablo w multi i nie jestem jakimś specjalistą. Ja przechodziłem Diablo kilkukrotnie po prostu w kampanii single z różnymi postaciami. No i planuję w tym remasterze zrobić to samo, już zacieram rączki na premierę. Zacieram rączki na premierę i zobaczymy, co tu się będzie działo. Dobra, spróbujmy sobie poładować mechaniką tropię, żeby nie trzeba było. No i tak to wygląda, zobaczcie. No, feeling ogólnie z gry, z mechaniki, z mechaniki walki, z precyzyjności tego trafiania, czy tych hitboxów, jest bliźniaczy do oryginału, także pod tym względem super. Tam już byliśmy. Idziemy do Flavio, ona nas przepuści. Strzeż się. No, także ja mega, mega się jaram. Fajnie to wygląda. Mamy od razu portal. Nie trzeba go nigdzie szukać. I lecimy. Fajne efekty. Jak będzie gdzieś jakaś większa woda, to jeszcze wam pokazać. Fajnie odbija postać w tej wodzie. Ale naprawdę robi to potężne wrażenie. Coś mi tu przeskakuje. Ale no, znaczy ja biorę poprawkę na to, że to jest beta i do tego multi, także nie chciałbym się tutaj trzepiać za bardzo. Raczej patrzę generalnie na to, jak gra wygląda i jak się ją czuję. No i pod tym względem jestem bardzo pozytywnie nastawiony do ostatecznej wersji i nie ukrywam, że z duszą na ramieniu uruchamiałem ją po raz pierwszy. Tą betę. Ale trochę mi już przeszło. I czym więcej gram, tym bardziej się jaram. Nie ukrywam, bo no jest to kozo. A, bo ja cały czas jestem na biegu i właśnie się poczerpałem. No fajnie się bije, fajnie. Nie da się ukryć. Czekać tych dalszych etapów, gdzie przeciwników na ekranie jest więcej i śmigają pociski ze wszystkich stron i nie wiadomo co jeszcze. No ale cierpliwie sobie do wszystkiego przejdę. A premiera już niedługo, bo z tego co kojarzę to jakoś w połowie września. Sprawdźcie, bo jeszcze się mylę. Troszkę mi się zbroja zepsuła. No tak trochę pędzę. Normalnie to bym tu pewnie każdą zakamarki zwiedził, ale chciałem szybko dojść do bosicy. Może tak się wyrażę o niej. Niemiło. Sadzenie umarłych. Jakie to dziwne. Mówimy sobie tarcza. Czemu by nie?
Może wyrzucimy tę tarczę. Jesteśmy na cmentarzu. Ale pięknie się rozsypują szkolenia. W ogóle modele postaci, animacje. Bardzo fajnie udało się uzyskać taki złoty środek pomiędzy zachowaniem szczątkowych animacji z jedynki, a jednak z oryginału, a jednak dopieszczenie ich w taki sposób, żeby no nie raziło to aż tak bardzo. Kurczę, no fajnie. Naprawdę... Dołącz do mej armii nieumarłych. Haha, jest. Jest szefoma. Dostała się głosem. Dobra. To mnie tutaj zabolało. Szczela do mnie jak dzika. Dobra, pewnie mnie skasuje. Może ile. Dobra, to mnie chyba nie zejdzie. No, kurczę, pałki do... Wyjdę na lamusa. Nie lubię, jak dla tych zombiaków wokół niej łazi. Mam wrażenie, że szybciej bym zabił w ludzkim ciele niż... Co teraz się tutaj od mnie padło. A, bo ja nie mam broni. Fajnie, to dlatego nic jej nie robię. Nie jestem lamą, ale muszę się cofnąć i naprawić sobie rzeczy. Miłego dzionka! Miłego dnia! Przychodzi z zupełnie nieprzygotowanym. Może jakaś lepsza broń. Tysiąc, nie wiem skąd wezmę. Dobra, no zabiliśmy krwawą łodnicę, znaczy ja zabiłem, a wy mam nadzieję, że ze mną spoglądaliście. Słuchajcie, no i tak nie chciałbym tutaj przedłużać. Jeżeli się jeszcze wahaliście, czy w to wchodzić, czy kupować, to o ile wcześniej byłem sceptyczny, to teraz raczej mówię, wchodźcie w to, bo wygląda to naprawdę dobrze i nic nie zwiastuje, żeby miało ostatecznie wyjść niedobrze.
Ja jestem zachwycony jak na razie i na pewno będę grał więcej. Mam nadzieję, że żadne techniczne problemy mi nie przeszkodzą. Ale jest to beta, więc wezmę to na klatę. Czekam na premierę, zachęcam was do spróbowania. Na dzisiaj będę się żegnał z wami. Taki spontaniczny odcinek wjechał, nieplanowany zupełnie, ale musiałem. Trzymajcie się, do następnego.